Smak Karmelu. Podcast karmelitański. Witajcie. Dzisiaj wracamy do tematu, który ostatnio, jak widzieliśmy, cieszył się dość sporym zainteresowaniem, mianowicie do tematu kontemplacji. I ponownie jest z nami ojciec Jakub Przybylski, magister postulantów z Lublina. Witam bardzo serdecznie. Witam również. Więc od razu wracając w zasadzie do naszego tematu kontemplacji, ostatnio próbowaliśmy jakoś w ogóle określić, o czym mówimy, czym jest kontemplacja, co się o niej da powiedzieć, czego nie da się powiedzieć, czym ona jest, czym ona nie jest. A dzisiaj chyba warto dotknąć już takich bardziej praktycznych aspektów, jak nauczyć się kontemplacji. Tak, myślę, że tutaj dotkniemy tego tematu. Chciałbym jednak zrobić króciutki wstęp, który przychodzi mi na myśl, czyli najpierw w ogóle wprowadzić takie jasne rozróżnienie między kontemplacją nabytą a kontemplacją nadprzyrodzoną. Bo myślę, że jest tutaj na pewno ważne, żebyśmy mieli to gdzieś w pamięci, że święci nasi karmelitańscy, Jan i Teresa, szczególnie opisują kontemplację nadprzyrodzoną. A więc jak tłumaczy to święta Teresa od Jezusa w sprawozdaniach duchowych, nadprzyrodzonym nazywam to, czego sami własną pracą ani pilnością osiągnąć nie możemy. Możemy tylko przygotować się, przysposobić do przyjęcia tego. Więc jeśli chcemy mówić o kontemplacji w sposób właściwy, można powiedzieć stricte o kontemplacji, to będziemy zawsze mówić o czymś, co jest całkowicie poza naszym zasięgiem. Więc do takiej kontemplacji możemy się tylko przygotować, nie możemy jednak w żaden sposób jej wytworzyć. Moje pytanie, jak zresztą wiele moich pytań, było trochę prowokacyjne, dlatego właśnie, że tak jak mówisz, kontemplacja w tym ścisłym sensie, o którym najwięcej piszą nasi święci, jest czymś nadprzyrodzonym, czyli po prostu jest darem. Nie jest czymś, co możemy sami osiągnąć własnym wysiłkiem. Ale może troszkę inaczej postawię to pytanie. Czy przejście pomiędzy tą modlitwą naturalną, tą modlitwą właśnie, która wiąże się z rozważaniem Pisma Świętego, przechodzeniem przez jakieś prawdy, i modlitwą kontemplacyjną jest takim przejściem ostrym, kiedy po prostu wszystko się zmienia i wchodzimy w jakiś zupełnie nowy stan? Czy jest tam coś pomiędzy? Czy ta strefa przejściowa jest jakoś trochę rozmyta? Czy w kontemplację wchodzimy jak w coś zupełnie nowego? Czy może jest to coś, co stopniowo rozwija się i coraz wyraźniej się ukazuje? Na pewno rozwija się stopniowo, jednak doświadczenie nowości jest na pewno bardzo odczuwalne. Dlatego możemy właśnie mówić o stanie pośrednim, czyli między modlitwą naturalną a modlitwą stricte kontemplacyjną, można nam mówić o modlitwie przedkontemplacyjnej. I myślę, że jest to temat, który najbardziej nas tutaj interesuje, bo to jeszcze jest w zasięgu naszych możliwości. Tą modlitwę przedkontemplacyjną nazywano już bardzo różnie. Nasi święci, przynajmniej można określić to lepiej w naszej tradycji duchowości, określono ją mianem kontemplacji nabytej. Ale spotykamy się w literaturze także współczesnej z terminami takimi jak modlitwa prostoty, modlitwa głębi, modlitwa prostej uważności bądź po prostu modlitwa uważności. To dla nas mniej więcej synonimy, chociaż każdy z tych terminów akcentuje pewien rodzaj przeżywania czasu modlitwy i w ogóle sposobu bycia, jednak możemy je traktować jako synonimy. Więc kiedy sięgamy też do literatury w ogóle duchowej, tej współczesnej, gdy spotkamy te terminy, możemy wiedzieć, że temat dotyczy właśnie modlitwy przedkontemplacyjnej, a więc tego okresu przechodzenia z dotychczas znanej nam modlitwy naturalnej do modlitwy, w której całkowicie oddajemy prowadzenie i inicjatywę Bogu. No, jestem przekonany, że dzisiaj jest to też forma modlitwy, która odpowiada na jakąś ogromną potrzebę właśnie ciszy i takiego prostego bycia, która chyba wynika z ogromnej ilości bodźców, które do nas docierają, i skomplikowania tego świata, w którym się poruszamy. To pragnienie prostoty jest czymś
takim bardzo naturalnym. Tak, i tutaj myślę, że na pewno dostrzegamy to i doświadczamy tego, że funkcjonujemy w tak potężnym przebodźcowaniu, że potrzebujemy takich miejsc, w których możemy na nowo odzyskać nieco sił. I dla dzisiejszego świata wydaje mi się, że kontemplacja, modlitwa kontemplacyjna czy przedkontemplacyjna jest jakąś formą w ogóle ratunku. Wiesz co, stawiam to pytanie, bo mówisz o tej modlitwie głębi, modlitwie uważności, jako o pewnym stadium przejściowym pomiędzy tą modlitwą bardziej aktywną, związaną z rozważaniem, i modlitwą kontemplacyjną, która jest już wejściem w modlitwę nadprzyrodzoną. Natomiast mam wrażenie, że często dzisiaj modlitwa głębi, ta modlitwa uważności, czy jakkolwiek jeszcze ją określimy, jest w ogóle dla wielu osób pierwszym kontaktem z modlitwą, jest tym pierwszym doświadczeniem, w które wchodzą, bez przejścia przez tą fazę na przykład rozważania tekstów biblijnych. Czy wydaje ci się, że jest to jakoś normalne, czy jednak te fazy rozwoju są istotne? Czy w ogóle można to stawiać jako takie wyraźne stadia, czy bardziej jako po prostu formy, które dla jednej osoby są bardziej adekwatne, dla drugiej może trochę inaczej się to układa? Ja odnoszę się szczególnie, Marcin, do tego, co nam zostawili nasi święci doktorzy Karmelu, więc święty Jan od Krzyża i święta Teresa od Jezusa. Jan mówi o przejściach, o pewnych etapach. Co więcej, mówi, że ten etap modlitwy naturalnej nie wolno go zaniedbać i nie wolno go porzucić, pominąć, ponieważ dobrze rozumiał, że człowiek na tym etapie modlitwy, korzystając z takiego doświadczenia Boga w sposób zmysłowy, ale także poprzez namysł nad Bogiem, zdobywając te treści o Nim i to szerokie doświadczenie wewnętrzne, emocjonalne, uczuciowe, odrywa się od wszystkiego, co przeszkadza mu iść za Bogiem. Dlatego widział w tym święty Jan wielką wartość, bo wiedział, że jeśli człowiek jest zanurzony w przyjemność tego świata, czysto zmysłową, można powiedzieć brudną, tą, która jest związana z grzechem, nie oderwie się od tego inaczej, jeśli nie doświadczy innego rodzaju subtelnej przyjemności, której doświadczamy właśnie w relacji z Bogiem w początkowych etapach rozwoju życia duchowego. Jest to doświadczenie większości, jeśli nie wszystkich ludzi, że na początku doświadczamy bardzo słodkich uczuć, emocji, pewnego rozrzewnienia wewnętrznego. Na modlitwie jesteśmy w stanie spędzić nieraz bardzo wiele czasu, bo pociąga nas jakaś wewnętrzna, zupełnie inna przyjemność, jakiś rodzaj słodkości Boga. I dlatego święty nasz Jan od Krzyża mówi, że dopóki możemy się tym posługiwać, a więc posługiwać się tymi uczuciami, emocjami, które pojawiają się na modlitwie, posługiwać się także treścią taką dyskursywną, czyli jesteśmy w stanie rozważać o Bogu, wyprowadzać wnioski, aby poznać Jego miłość, zastanowić się nad nią, poznać także, czym jest nasz grzech i jak bardzo został okupiony dobrocią Boga, to trzeba nam to czynić, bo jest to środek, który Bóg nam daje. Czy byłoby zasadne pomijać ten etap? Nie wiem, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Jednak opierając się na nauce świętego Jana, on zaleca, żeby tego nie czynić. Wiesz co, tak, w zupełności się zgadzam, że ten etap bardziej uczuciowy, no jest naturalne, że on jest na początku, natomiast on może się wiązać zarówno z rozważaniem takim stricte intelektualnym, rozważaniem tekstów biblijnych, jakichś scen związanych z życiem Chrystusa, jak i właśnie z taką modlitwą prostego bycia, modlitwą adoracyjną. Myślę, że ten etap bardziej uczuciowy, pewnych doświadczeń przyjemnych związanych z modlitwą, może tutaj na początku występować. Bardziej chodzi mi o to, czy modlitwa musi właśnie zaczynać się od rozważania, czy dla kogoś może zaczynać się bardziej, czy może być bardziej adekwatne zaczynanie kontaktu z modlitwą od tego prostego bycia. Z jednej strony widzę tutaj zagrożenia, z drugiej strony widzę pewne dobre strony takiego podejścia. Zagrożeniem może być to, że stajemy w obecności, ale nie bardzo wiemy, czy nie bardzo nas obchodzi w obecności kogo. Jeśli nie wiemy wiele o Chrystusie, jeśli nie rozważamy Jego życia,
no, może się okazać, że to spotkanie jest takie bardzo beztreściowe, albo w sumie nie do końca nawet nas obchodzi, z kim się spotykamy. Z drugiej strony dla kogoś właśnie to doświadczenie obecności, miłości, bycia przyjętym może być bodźcem, żeby bardziej zainteresował się samą osobą i treścią jej nauczania. Tak, i jako bodziec wydaje mi się, że to jest bardzo tu zasadne. Natomiast właśnie boję się pewnego wejścia w jakiś rodzaj ezoteryki, takiego doświadczenia jakiegoś absolutu nieokreślonego, bo to jest jednak ścieżka bardzo śliska i prowadząca do zupełnie doświadczenia pozachrześcijańskiego, bo spotykamy się jednak z osobą i tę osobę potrzeba nam poznać. Ponieważ zostaliśmy obdarzeni zdolnością rozumu, a także przede wszystkim słowem, które Bóg do nas skierował, a więc objawieniem, byłoby czymś, myślę, zupełnie niesłusznym i niesprawiedliwym wobec Boga, jeśli byśmy to zlekceważyli. Stąd o ile taka modlitwa prostoty mogłaby być takim bodźcem, to jednak to powinno zostać tylko bodźcem do tego, aby poszukiwać, poznawać Boga. Jeśli mogę korzystać z intelektu, z rozumu i mogę go w ten sposób poznawać, to nie mogę zrezygnować z tej pracy, bo zlekceważyłbym tak naprawdę dar, który Bóg mi dał, dar rozumu. To jednak, co podkreślają nasi święci, to jest raczej właśnie ten etap, w którym człowiek uczynił wszystko, co mógł, jak to podkreśla Jan, chociażby w drodze na górę Karmel i w żywym płomieniu miłości, szczególnie w trzeciej strofie, gdzie uczynił wszystko, co mógłby Boga poznać i dochodzi do pewnego punktu, w którym już więcej nie jest w stanie. Jego umysł gubi się. Co więcej, Jan mówił tutaj o pewnych trzech znakach, które towarzyszą temu przejściu, czyli chociażby o tym, że człowiek już nie ma chęci zajmować rozumu dalej tak szczegółowymi analizami. Nie ma chęci upodobania w takim sposobie bycia przy Bogu. Poza tym nie znajduje właśnie upodobania też w ogóle w szczegółowości. Rozprasza go i męczy go szczegółowe zajmowanie się Bogiem, poznawanie go przez wyprowadzanie wniosków i analiz, tworzenie analiz. Natomiast towarzyszy mu wielkie pragnienie, i to jest trzeci znak, który Jan stawia najwyżej, towarzyszy mu wielkie pragnienie pozostawania z Bogiem sam na sam z prostą, miłosną uwagą. I mówi, jeśli te trzy znaki są, to jest to wystarczający pewnik, że trzeba nam już powoli rezygnować z dotychczasowego sposobu trwania przy Bogu, czyli z medytacji, z analiz, z zatrzymywania się na uczuciach, a powoli wchodzić w pewien rodzaj większej prostoty trwania. Trzymając się w takim razie tej chronologii modlitwy, którą nasi święci przedstawiają, gdzie umieściłbyś te trzy znaki? Bo mówimy też o okresie przejściowym, który może nie jest już tak do końca oczywisty w tym rozwoju modlitwy. Czy te trzy znaki pokazują, że warto przejść z modlitwy naturalnej już bardziej do tej modlitwy prostszej, modlitwy właśnie uważności, głębi, czyli samemu aktywnie bardziej postarać się o taki sposób bycia na modlitwie? Czy jest to raczej zestaw znaków pokazujących, że ta moja modlitwa głębi, to do czego ja w jakiś sposób własnym staraniem doszedłem, jest również uzupełniane przez to nadprzyrodzone działanie Boga? Czyli czy te znaki odnoszą się raczej do początku tego okresu przedkontemplacyjnego, czy jego końca? Czy w ogóle można to w taki sposób ustawić? Według nauki świętego Jana od Krzyża one odnoszą się do etapu początkowego. A więc po pewnym okresie czasu, jak ujmuje to Jan od Krzyża, jest to okres raczej dość krótki. Pewnie zazwyczaj trwający rok, dwa, trzy, czyli ten pierwszy czas, kiedy zaczynamy dbać o modlitwę, wchodzimy w osobistą relację z Nim. Po takim okresie czasu Jan mówi, że zaczną pojawiać się w nas te pewne znaki, które wskazują nam, że trzeba już nieco modyfikować sposób bycia przed Bogiem, a więc zmieniać także sposób trwania z Nim na modlitwie. On umieszcza to w tym miejscu, a więc umieszcza je na styku tych dwóch okresów, czyli pod koniec okresu początkowego i
na początku tego okresu, w którym następuje już ta zmiana, przejścia do modlitwy prostszej. Samo to pytanie w sumie jest może bardzo takie akademickie, już trochę zbyt szczegółowe. Natomiast myślę, że ważniejszym i bardziej praktycznym takim zagadnieniem, które nas będzie dotyczyć, jest pytanie, na ile powinniśmy dążyć aktywnie do modlitwy kontemplacyjnej. No, to znaczy, jeśli faktycznie patrzymy na kontemplację jako na darmowy i niczym niezasłużony dar ze strony Boga, na Jego własną, wolną inicjatywę, to na ile powinniśmy jakoś samemu, mówiąc już tak potocznie, pchać się w to, czy próbować Mu jakoś to wyrwać własnym wysiłkiem. Ile możemy zrobić i na ile powinniśmy się starać, na ile powinniśmy się, znowu fatalne słowo, wysilać w tym kierunku? No, najpierw myślę, że dobrze jest zwrócić uwagę na to, że nie możemy właśnie własnego wnętrza postrzegać w sposób schematyczny. Mówiąc, że tu się zaczyna coś nowego, tu jest jakaś sztywna granica, bo tak nasze wnętrza nie funkcjonują. To, co na pewno jest bardzo ważne, to wrażliwość na swój wewnętrzny stan, o którym zresztą Święta Teresa mówi, że właśnie takie poznanie siebie jest fundamentem życia duchowego, aby umieć rozpoznać, co się we mnie dzieje, czy jest we mnie pragnienie wejścia w stan modlitwy bardziej prostej, wypełnionej prostym spojrzeniem na Boga, czy widzę, że jeszcze znajduję bardzo wiele treści i pokarmu w rozważaniu, medytowaniu, prowadzeniu takiej modlitwy dyskursywnej, no trzeba to rozpoznawać. Tutaj jeśli ktoś by oczekiwał odpowiedzi tak lub nie, to się zawiedzie. Myślę, że ten podcast też nie temu ma służyć. Raczej widzimy, że wchodzimy w stan, czy nawet w świat bardzo rozległy i ile osób, tyle dróg, więc na pewno tu potrzebne jest takie wnikliwe spojrzenie w siebie samego, by rozpoznać, co się we mnie dzieje. Samo ujęcie tego poprzez trzy znaki, które muszą być spełnione łącznie, może też sprawiać wrażenie jakiegoś skomplikowania tego rozeznawania. A czy można powiedzieć, że już samo pragnienie większej prostoty na modlitwie jest wskazaniem, że jest to dobry kierunek? Tak, zdecydowanie tak. Natomiast odniosę się jeszcze do tego poprzedniego twojego zdania, że rzeczywiście, kiedy czytamy ją od krzyża, możemy mieć wrażenie bardzo takiego schematycznego spojrzenia na człowieka. Noc zmysłów, po której następuje noc ducha, trzy znaki, przechodzenie, tak jak u Teresy też, z mieszkania do mieszkania. Na pewno nie funkcjonuje to w sposób tak matematyczny i sztywny, jak to jest zapisane. Wyrażone jest to tak, jak człowiek jest w stanie to wyrazić, aby ująć pewne etapy rozwoju, ale na pewno nie są one tak sztywne. No, myślę, że Jan od Krzyża da się tutaj troszkę wytłumaczyć, nawet takim odniesieniem chociażby do współczesnych tekstów psychologicznych. Z ojcem Józefem Traczem rozmawialiśmy o nocy ciemnej i depresji. No i też mówił, jakie są te psychologiczne symptomy, które mówią o tym, że dany człowiek przeżywa w tym momencie depresję i że ileś tych znaków musi być spełnionych. Trochę brzmi to jak Jan od Krzyża. No, jest to jakaś próba ujęcia bardzo wieloaspektowej, złożonej rzeczywistości wewnętrznej w kategorie, które są siłą rzeczy do tego nieprzystosowane. Próba ujęcia jakiegoś doświadczenia, jakiejś intuicji w pewien zestaw, który zawsze będzie chyba zbyt schematyczny i zbyt suchy w stosunku do rzeczywistości. Tak, właśnie jednak patrząc na swoje wnętrze i dostrzegając, co się we mnie dzieje, kiedy zauważam chociażby takie pragnienie modlitwy prostszej, kiedy odczuwam już nadmiar treści, które nie tyle mi już służą, ale przygniatają mnie, gdzie odczuwam zmęczenie też treścią, która do mnie dociera, tą właśnie treścią duchową, religijną, to jest to już na pewno znak, że prawdopodobnie jestem zaproszony do pewnej modyfikacji swojego funkcjonowania, że mogę zacząć też prowadzić swoją duszę łagodnie, jak to mówi też Święta Teresa, chociażby w Księdze Życia, nie ciągnijcie duszy waszej, jak to mówią, za włosy, ale prowadźcie ją łagodnie, wtedy ochotniej pójdzie naprzód. Byłoby na pewno czymś bardzo błędnym, gdybyśmy chcieli przymuszać swoje wnętrze do tego, do czego nie mamy najmniejszej ochoty. Relacja z Bogiem wtedy stałaby się udręką, a nie miejscem spotkania dwóch kochających się osób. A
takich błędów niestety jest bardzo dużo w przeżyciu religijnym bardzo wielu ludzi. Więc rozpoznajemy najpierw, jaki ten mój stan wewnętrzny jest. Mogę jednak przypuszczać i podać też takie wskazanie, że tak jak to zaznacza Jan od Krzyża, każdy człowiek, który prowadzi życie religijne, prowadzi życie z Bogiem, stara się o tę relację, każdy człowiek spotka się z tym momentem przejścia do modlitwy prostszej. I jak zauważa, nie następuje to wcale bardzo późno, wręcz przeciwnie, raczej wcześniej. Po kilku nawet latach, nieraz nawet tylko miesiącach. Dla mnie większym tutaj problemem jest to, że zazwyczaj nie przechodzimy dalej. No właśnie, wyprzedziłeś pytanie, które chciałem w tym momencie zadać, ale myślę, że i tak warto ten wątek rozwinąć. Pytanie miało brzmieć, czy dotyczy to każdego, czy każdy jest do tej modlitwy prostszej wezwany, czy może są osoby, którym wystarcza ta modlitwa bardziej aktywna, bardziej związana z rozważaniem, więc myślę, że teraz możemy już przejść bezpośrednio do drugiej części pytania. Skąd się to bierze? Czy co sprawia, że niektórzy no jednak pozostają przy tych formach, nawet trudno powiedzieć, że gorszych, no w każdym razie po prostu bardziej aktywnych, w których nie ma tego przejścia do prostego bycia, w których cały czas jest duże skupienie, zogniskowanie na rozważaniu, na tworzeniu pewnych słów, obrazów, rozważań, analizie właśnie. To znaczy, na pewno gama powodów jest bardzo szeroka. Nie chcę też tutaj nikogo ocenić, bo po prostu nie mam przed sobą konkretnych osób, tylko zwracamy się do grona słuchaczy, rozmawiamy o tym w sposób generalny. Dlatego podam też generalne wnioski czy generalne powody. No, chociażby patrząc na to, jak funkcjonuje nasz umysł, czujemy się bezpiecznie, gdy coś rozumiemy, gdy możemy sobie wiele rzeczy poukładać. Naturalnie więc w relacji z Bogiem człowiek, który rozumie Boga, czuje się bezpiecznie i będzie dążył do tego, żeby Boga rozumieć. Co więcej, poczucie, że możemy coś uczynić, jest poczuciem nieraz bardzo zniewalającym. Chcemy w jakiejś mierze mieć poczucie sprawczości, poczucie działania, innymi słowy nawet poczucie władzy. Gdy jesteśmy w stanie wyprowadzić pewne wnioski, poprowadzić modlitwę i zobaczyć, że pod koniec tej modlitwy mamy pewną piękną, opracowaną myśl, jakiś wniosek dla życia, no to daje to pewien rodzaj satysfakcji. No, mamy poczucie, że ta modlitwa jest jakoś efektywna, że z czymś wychodzimy. Tak, mamy poczucie właśnie efektu. I to na pewno no, jest obecne w nas. Tak funkcjonuje też dzisiejszy świat, gdy patrzymy chociażby na to, że wszędzie jesteśmy oceniani i wszędzie trzeba nam wystawiać oceny, opinie, patrzeć na efekty tego, co kto robi, jak zrobiliśmy. Zresztą widzimy to także i w podcastach, jest łapka w górę, łapka w dół, są oceny. No tak funkcjonujemy i podobnie, no nic dziwnego, że i tak nasz umysł funkcjonuje też na modlitwie. Chcemy pewnych efektów, czujemy się wtedy dobrze. Natomiast relacja z Bogiem właśnie jest tak bardzo przedziwna dla nas, że w pewnym momencie Bóg zaprasza nas do czegoś zupełnie innego. Do wejścia w pewien rodzaj zupełnie jego poczucia bez efektywności, nierozumienia Boga, nieogarniania tego, co się dzieje. A to jest dla nas grunt bardzo niepewny. Tak jak czytamy to właśnie w psalmie, Twoja droga wiodła przez wody, Twoja ścieżka przez wodne obszary i nie znać było Twych śladów. Rzeczywiście idziemy po wodzie, a na wodzie śladów nie ma. Nie zostawia się na niej śladów, więc idziemy w sposób taki, który sprawia nam wiele trudu, ale jednak jest to sposób o wiele lepszy, żeby poznawać Boga. Wiesz co, zastanawiam się, czy słowo trud jest tutaj najbardziej adekwatne, bo mam wrażenie, że jest to coś, co na pewno jest trudne w tym sensie, że ciężko znaleźć jakiś punkt oparcia, że trzeba zmierzyć się z tym poczuciem niepewności, poczuciem właśnie, że nic nie robię, jakiejś bezefektywności tej modlitwy, może oschłości. Natomiast wydaje mi się, że na pewno nie jest to trud w sensie, że dużo robię, dużo się muszę namęczyć. No właśnie w dużej mierze jest to
porzucenie tego trudu, porzucenie tego, co wcześniej próbowałem sam wypracować jakoś, wydobyć z tej modlitwy i pozwolenie sobie po prostu na bycie wobec Boga. I Jan od Krzyża też wskazuje, że właśnie to jest trudne i właśnie to powoduje na początku ogromny dysonans, że wcześniej robiłem i miałem z tego efekty, a teraz nic nie robię i co jest nie tak. No i właśnie tak jak mówisz, Marcin, trudne jest powrócenie dotychczasowego sposobu funkcjonowania. Natomiast samo to doświadczenie jest doświadczeniem właśnie pełnym ukojenia, przynoszącym odpoczynek właśnie, a nie pracę. Gdzie raczej właśnie tak jak to widzieliśmy wcześniej, chociażby w tym poprzednim podcaście, mam doświadczenie, że łąka, na którą wychodzę, ona mnie ogarnia, udziela się mnie. Nie podejmuję natomiast szczegółowej analizy jednego kwiatka. Czy posługując się jeszcze innym obrazem, jest trochę tak jak z muzyką. Człowiek, który pracuje bardzo intensywnie na modlitwie, jest podobny trochę do tego, który bierze przed sobą nuty, partyturę, no i próbuje je rozczytać, badając każdą nutę czy interwał. Natomiast człowiek, który wchodzi w to doświadczenie modlitwy kontemplacyjnej, jest tym, który słucha muzyki, która go ogarnia, która tak naprawdę jest życiem, więc niesie ze sobą też pewien rodzaj wytchnienia, odpoczynku, odpoczynku dla umysłu, dla naszych starganych emocji, tak bardzo rozbieganych między dwoma skrajnościami, między smutkiem a radością, euforią a zwątpieniem i tak dalej. Natomiast trudne jest to przejście, jakby pozostawienie tego dotychczasowego sposobu, którego człowiek bardzo długo się trzyma, bo jednak no, daje to pewne poczucie bezpieczeństwa i właśnie tej efektywności, a wejście w taki stan nieodczuwania, nierozumienia, niewidzenia efektów, no nie zawsze to jest proste, zwłaszcza na początku nie jest to proste. I jak daleko możemy dojść tutaj o własnych siłach? Jak daleko może doprowadzić nas technika? I w tym momencie nie mówię już o metodzie modlitwy, w sensie tych punktów, które przedstawiamy jakoś ucząc modlitwy karmelitańskiej, rozważania, rozmowy i tak dalej. Bardziej chodzi mi już o ten stan po prostu bycia. Modlitwy głębi, modlitwy prostoty, też różne szkoły, już nie tylko, czy niekoniecznie karmelitańskie, przedstawiają różne sposoby wchodzenia w pewne skupienie, w pewną prostą uważność. Często są to też metody jakoś zaczerpnięte, chociażby od ojców pustyni, również z tradycji chrześcijańskiej, będące jednocześnie pewnymi po prostu technikami psychologicznymi, uzyskiwania jakiegoś wyciszenia myśli, skupienia. Sam też doświadczyłem, że nawet proste skupienie na oddechu czy przyjęcie odpowiedniej postawy ciała bardzo pomaga wejść w takie psychologiczne skupienie, wyciszyć myśli. No, tak po prostu jest. Natomiast pytanie, na ile ma to coś wspólnego z modlitwą głębi, z kontemplacją, na ile sens mają takie techniki i jak daleko mogą nas doprowadzić? To znaczy, na pewno te techniki mogą pomóc. Z drugiej strony mogą stać się dla nas przeszkodą, gdy za bardzo skoncentrujemy się na tych technikach. Na nowo tutaj potrzeba wracać nam do tego, że dla nas modlitwa to przede wszystkim budowanie relacji z tym, o którym wiemy, że nas kocha. Ta relacja nie buduje się przez jakąś technikę czy zaaranżowanie tego spotkania i skorzystanie z takich środków, które mają nam zapewnić efektywność tego spotkania. Natomiast możemy się posługiwać pewnymi pomocami po to chociażby właśnie, aby wyciszyć umysł, wyrównać oddech, zadbać o to, aby nie martwić się o efektywność, o zyski na modlitwie. Oczywiście można to czynić, ale no to nie jest istota. Wolałbym tu powiedzieć jeszcze coś więcej, że naszym celem tak naprawdę nie powinna być kontemplacja. To powtarza Święta Teresa wielokrotnie. Jeśli ktoś chce osiągnąć kontemplację, prawdopodobnie jej nigdy nie osiągnie, dlatego że chce jakiegoś zysku dla siebie, a więc działa egoistycznie. A egoizm tym, co najbardziej blokuje
udzielanie się tego daru. Więc nie powinno nam w ogóle zależeć na osiągnięciu jakiegoś stanu uciszenia, stanu wewnętrznego spokoju umysłu, czy stanu, w którym doświadczamy właśnie głębi, która nas ogarnia. Jeśli tak postawimy sprawę, to będziemy bardziej szukać darów niż dawcy. Będziemy przychodzić na modlitwę, nawet jeśli ją nazwiemy modlitwą kontemplacyjną, będziemy przychodzić w sposób bardzo zmysłowy. Czyli to, co jest najbardziej właściwe zmysłom, to poszukiwanie zysku. Może nawet taka modlitwa stać się bardziej zmysłowa niż owa modlitwa dyskursywna, gdzie wyprowadzamy pewne wnioski, by poznać osobę Jezusa. Więc istnieje to ryzyko i z tego, co jestem w stanie zaobserwować, choć w tak bardzo wąskiej przestrzeni, to jednak zauważam też i to, że wiele treści podawanych nam jako formy modlitwy głębi, prostoty, modlitwy przedkontemplacyjnej, w gruncie rzeczy jest nastawiony na ten zysk bardzo zmysłowy, wytworzenia jakiegoś wewnętrznego stanu. Wiesz co, tu pojawia mi się ciekawe odniesienie do jednej z niedawnych rozmów o medytacji w takim jej stricte psychologicznym ujęciu. No, tam też pojawiła się taka myśl, że osoba, która zbyt koncentruje się na efektach, które chce przez tę medytację osiągnąć, to znaczy właśnie na jakichś stanach umysłu, czy na jakichś psychologicznych profitach związanych z wejściem w taki właśnie sposób bycia, również tych efektów prawdopodobnie nie osiągnie. Że też pojawia się pewna idea bezcelowości, że ta medytacja jest niejako celem sama w sobie, czy to bycie jest po prostu celem. Nie chcę porównywać teologicznej czy duchowej głębi tych doświadczeń, natomiast jest tutaj pewne wyraźne podobieństwo, że zbytnie skupienie się na celu, rozumianym jako pewna moja korzyść, blokuje mnie w dojściu do tego celu. Tak, tak. I dla nas na pewno, jeśli chcemy sobie postawić jakiś cel, to tym celem dla nas powinno być i najlepiej jest dla nas, by takim celem było kochanie Boga. Żeby czas modlitwy był czasem, w którym chcemy Boga kochać, być dla Niego. Natomiast jeśli sobie stawiamy jakikolwiek inny cel, w którym chcemy coś zyskać, coś poukładać, czegoś doświadczyć, osiągnąć jakiś stan wzniosłej kontemplacji, celowo już to ironizuję, bo niestety to jest tak powszechny błąd, że jest on bolący ze względu na samego Boga, który pragnie miłości, a ciągle otrzymuje jakieś formy egoizmu. Więc jeśli tak to jest ujmowane, to człowiek rozminie się. Tak naprawdę rozminie się też z samym Bogiem. Dla nas celem jest to, by Go kochać, więc to, co najbardziej służy temu, aby przygotować się do przyjęcia daru kontemplacji, jeśli chcemy jeszcze w ogóle tutaj poruszać tę kategorię, czy możemy zyskać taki stan, to co najbardziej nam pomaga, to bezinteresowność. Święta Teresa ma taki również bardzo paradoksalny cytat, w którym pisze do sióstr, że najlepszym sposobem, żeby osiągnąć kontemplację, możliwe, że używa tam nieco innego wyrażenia, ale... Mówię o łaskach, taka jest, tak, żeby otrzymać te łaski. Tak, jest to, żeby się o nie nie starać. Mhm. I brzmi to jak kwadratowe koło. Żeby do czegoś dojść, najlepiej jest do tego nie dążyć. A jednak jest w tym pewna bardzo głęboka intuicja. Intuicja właśnie związana chyba z tą bezinteresownością, czy z puszczeniem tego skoncentrowania na mojej korzyści, którą w tym właśnie doświadczeniu odnoszę. Tak, skoncentrowanie ostatecznie właśnie na sobie. I to rzeczywiście nas prowadzi dalej. To są skrzydła, które nas niosą do głębi doświadczenia Boga, więc miłość. Powie też święty Jan od Krzyża, że zdrowiem duszy jest miłość Boga. Jeśli dusza, człowiek ma trochę tej miłości, jest żywy, ale chory. Natomiast jeśli osiągnie pełnię tej miłości, będzie całkowicie zdrowy. I dla nas to też jest ważna wskazówka, że to, co leczy nas, to doświadczenie miłości Boga, ale też miłość względem Niego, nasza do Niego. I o to głównie powinniśmy się starać, nie martwiąc się o to, czy będzie nam dany jakiś szczególny dar oświecenia, bo i to może być naszym doświadczeniem, ale martwiąc się o to, aby Boga kochać. No tylko jak podejść do tego praktycznie, jak pragnąć, nie pragnąc, jak dążyć, nie dążąc. Jak przełożyć to na nawet nie tyle sposób postępowania, czy coś, co możemy zrobić, bo właśnie nic nie możemy zrobić,
Ale jak poukładać sobie to w głowie, czy jak przełożyć to na tą wewnętrzną postawę, którą chcę w tym momencie jakoś, znowu słowo, wypracować nie jest to do końca adekwatne, ale w którą chcę wejść, w której chcę być. No bo przecież nie chodzi też o porzucenie pragnienia, kontemplacji, którą rozumiemy jako to najpełniejsze tutaj udzielanie się Boga. To znaczy, przypomina mi się chociażby to, co mówi święty Jan od Krzyża w drodze na górę Karmel, mówiąc o Arce Przymierza. Nie pamiętam, czy o tym wspominałem. Mówi, że w Arce Przymierza były tylko tablice prawa i różdżka Aarona. I tłumaczy, że to jest obraz naszego wnętrza. Bóg chce, aby w człowieku pozostały tylko te dwa pragnienia, bo wie, że to jest dla nas najlepsze, czyli umiłowanie woli Boga, mówiąc jeszcze krócej, ukochanie Boga, pragnienie, by Go kochać, i różdżka, która jest symbolem krzyża. Jan to tłumaczy, umiłowanie krzyża. Innymi słowy, gotowość, aby dla Boga cierpieć i dla Niego żyć, aby Go kochać poprzez wszystko. I tak tłumaczy to święty Jan, że te dwa pragnienia, jeśli wypełniają serce, one nie niszczą nas. Bo każde inne pragnienie, gdzie szukamy jakiegoś zysku dla siebie, będzie nas niszczyć. Stąd wskazuje, staraj się pozostawić inne dążenia. Pozostawić pragnienie zysków, efektów, czy chociażby tego, by modlitwa coś wniosła, jakieś światło, a pozostaw sobie tylko to jedno dążenie. Ja chcę kochać Go, być dla Niego, bez względu na to, czy na tej modlitwie pojawi się błogość, czy straszne wymęczenie z powodu wewnętrznej burzy, czy jakichkolwiek innych przeszkód. To jest czas dla Ciebie, Jezu, i ja chcę w tym czasie Ciebie kochać. Czy jak powie święta Teresa, Ty troszcz się o Niego, On zatroszczy się o Ciebie. Ty opatruj Jego rany, On opatrzy Twoje. Ty pocieszaj Go w smutku, On pocieszy Ciebie. Innymi słowy, dawajcie, a będzie Wam dane. No, realizacja miłości, tak naprawdę ona nas prowadzi w głąb doświadczenia Boga. Więc dla mnie osobiście, jak o tym mówisz, nie ma tutaj jakiejś sprzeczności. To jest, tak jak powie też Jan, droga im bardziej biegnie naprzód, tym bardziej polega na rezygnacji niż na zyskiwaniu. Rezygnacji z wielu naszych dążeń, które są chybione, które nas prowadzą jak te ścieżki wąskie, a może właśnie szerokie, na manowce. Czy posługując się tym innym obrazem, o którym też nie wiem, czy już wspomniałem, że serce człowieka jest jak rzeka. Jeśli jest wypełnione jednym pragnieniem, pragnieniem miłowania Boga, staje się głębokie i silne. Natomiast jeśli rozgałęzia się na bardzo wiele różnych dążeń, tym samym staje się płytkie i słabe. Takie staje się życie człowieka, więc to wskazuje nam święty Jan jako pewien cel. Staraj się kochać Boga, niech to będzie głównym twoim celem. To mówił nam Bóg już w Starym Przymierzu, w Księdze Powtórzonego Prawa. Będziesz miłował Boga z całego serca swego, z całej duszy. Znamy ten tekst bardzo dobrze. Myślę, że to jest dobry moment, żeby trochę wspomnieć o tym bardzo charakterystycznym dla Jana od Krzyża elemencie, jakim jest właśnie ogołocenie, czy porzucenie pożądań, przywiązań. Zwykle pewnie kojarzymy to z wyrzeczeniem się tego, co sprawia mi jakąś zmysłową przyjemność, takim trochę wielkopostnym wyrzeczeniem, czy internetu, czy słodyczy, czy jakichś innych przyjemnych rzeczy. Natomiast Jan od Krzyża nie mniejszy akcent kładzie na wyzbycie się przywiązania do dóbr duchowych. To jest, myślę, że bardzo mocno związane właśnie z modlitwą kontemplacyjną, tą modlitwą prostoty, gdzie również pozbywamy się, czy jesteśmy pozbawiani różnych form, do których się przyzwyczailiśmy, przywiązaliśmy, które dawały nam wcześniej jakieś podparcie, czy poczucie takiej duchowej przyjemności. Mógłbyś troszkę rozwinąć ten wątek, na czym właśnie to ogołocenie z dóbr duchowych polega i jak ono się przekłada na to przygotowanie do kontemplacji? Na początku chciałbym wspomnieć list 15 świętego Jana do matki Eleonory. Też odsyłam do niego, bo jest tutaj, wydaje się, taki szczególnie ważny i to, co Jan w nim zapisuje.
mówiąc, że Bóg im więcej pragnie nam dać, tym bardziej żąda, abyśmy byli ogołoceni wewnętrznie. Tak jest tłumaczenie polskie, natomiast jest ono przeinaczeniem oryginału, ponieważ w oryginale odnajdujemy słowa: Bóg im więcej chce nam dać, tym bardziej czyni nasze dusze pustymi, aby mógł nam więcej udzielić. Więc widzimy też, jak Jan ujmuje ascezę i wyrzeczenie. Dla Jana jest to tworzenie przestrzeni dla daru. Innymi słowy, przede wszystkim tworzenie miejsca dla dawcy, dla Boga. Nie jest więc ujęte w sposób ściśle negatywny, taki jaki zazwyczaj znamy z tego ujęcia, o którym często słyszymy, twardej, surowej ascezy. Jest to ujęte w kluczu miłości, ponieważ kocham Boga, chcę zrobić dla Niego więcej miejsca w moim życiu. I będzie się to oczywiście wiązało z tym, że ze względu na to, że Go kocham, pozostawiam to, co przeszkadza mi być blisko Niego. A wiemy, że takich spraw, rzeczy, postaw, miejsc, osób jest bardzo wiele. Jan ujmuje to w tym obrazie ptaka uwiązanego cienką bądź grubą nitką, która ostatecznie więzi go i nie pozwala mu wzlecieć do ukochanego. I tutaj jest podobnie, więc zostawiamy to, co przeszkadza nam budować relacje z Nim. To, myślę, jest generalnie znane. Natomiast odnosząc się już szczególnie do dóbr duchowych, tak naprawdę znowu Jan ukazuje nam pewną drogę wolności po to, aby stworzyć przestrzeń dla Boga, po to, aby nie szukać darów, tylko samego dawcy, nie skupiać uwagi na tym, co możemy zyskać w tej relacji, ale raczej zastanawiać się, co możemy oddać Bogu, by żyć dla Niego. A przedziwne jest oczywiście też to w Bogu i w tym sposobie funkcjonowania, że im więcej chcemy oddać, tym więcej On nam daje. Więc nie troszcząc się zupełnie o siebie, widzimy, że jest to najlepsza droga, aby otrzymać najwięcej, chociaż nie jest to zupełnie naszym celem. Tylko cały czas pozostajemy tu na bardzo dużym poziomie ogólności. Myślę, że warto byłoby trochę przybliżyć, czym są te dobra duchowe, czym mogą być i dlaczego miałyby być jakąś przeszkodą. Bo bardzo często chyba traktujemy je właśnie jako pomoc, czy znak tego, że dzieje się dobrze. Tak, konkretnie mówiąc, dobrem duchowym są chociażby myśli dotyczące Boga, refleksje na Jego temat, jakieś wyprowadzone wnioski pojawiające się na modlitwie, pewne wskazówki dotyczące życia. To jedna pula, bardzo szeroka. Inną taką pulą są chociażby uczucia i emocje, które mogą nam towarzyszyć podczas modlitwy. Uczucie radości czy wdzięczności, jakiejś wewnętrznej pociechy, żalu, łez i tak dalej. To też są dobra duchowe, którymi się posługujemy i służą nam. Innym rodzajem dobra duchowego będą pewne doświadczenia, które mamy stricte już od Boga, czyli chociażby jakieś rodzaje poznania czegoś, czy to, co nasi święci ujmują w kategoriach wizji. Możemy to sprowadzić do takiego naszego doświadczenia, takie momenty oświecenia. I myślę, że wiele innych tego typu doświadczeń, które pojawiają się na modlitwie, jakiegoś słowa, treści, emocji, uczucia, doświadczenia, jest to wszystko dobrem duchowym. Na pewno temat jest o wiele szerszy, to na ten moment mi przychodzi na myśl. To wszystko służy nam do pewnego momentu. Jest to zrozumiałe też dlaczego. Ponieważ jeśli chociażby wyprowadzę jakiś wniosek dotyczący Boga i będę się tego trzymał, chociażby taki wniosek, że Bóg jest dobry, widzieliśmy to też ostatnio, to będę musiał go ten wniosek w pewnym momencie zostawić, puścić, ponieważ Bóg jest na pewno lepszy niż to pojęcie dobra, które mam. Trzymanie się tego dobra duchowego byłoby zamykaniem się na to, co Bóg chce mi jeszcze udzielić. Jeśli natomiast skoncentrowałbym swoją uwagę na tym, że podczas modlitwy czuję się dobrze, doświadczam jakiejś pociechy i chcę koniecznie na nowo doświadczyć takiego stanu,
no to już sam fakt, że poszukuję czegoś dla siebie, sprawia, że odwraca moją uwagę od niego, a myślę o sobie. No nie jest to również dobre. Jest dobre na pierwszym etapie, kiedy te pociechy odrywają mnie od wielu moich przywiązań do tego, co czysto zmysłowe. Natomiast w pewnym momencie trzeba nam to zostawić, jeśli chcemy wzrastać w miłości względem Boga, coraz bardziej bezinteresownej. Wspominaliśmy wcześniej o takich osobach, które modlą się i jednocześnie doświadczają pragnienia modlitwy prostszej, często może nie do końca wiedząc, co z tym zrobić, jak do tego podejść, czy to dobrze, czy niedobrze. Myślę, że na tą wątpliwość jakoś już odpowiedzieliśmy. Natomiast myślę, że jeszcze warto przejść do takiego już bardzo praktycznego aspektu, to znaczy na co zwracać uwagę. No, kiedy już doświadczam takiego pragnienia, kiedy widzę, że to pragnienie się we mnie rozwija, czy we mnie trwa, jakoś kieruje mnie w stronę może trochę innej modlitwy niż tej, do której jestem przyzwyczajony. Co jest w tym momencie ważne? Na co zwracać uwagę, czy jaką postawę przyjąć? No już nie chcę tu mówić o rzeczach, które należy zrobić, czy ćwiczeniach, które należy wykonać. Mówiliśmy, że o to raczej nie chodzi. Ale na czym polega ta postawa, która w tym momencie jest najbardziej adekwatna? Tym, co jednoczy nas z Bogiem, jak tłumaczy to szczególnie jasno święty Jan od Krzyża, są wiara, miłość i nadzieja. Jeśli warto na coś zwracać uwagę podczas modlitwy, to na to, aby towarzyszyły jej te akty, podejmowane akty wiary, obudzone, powtarzane, wyrażane w różny sposób, nieraz tylko wewnętrznym usposobieniem, akty miłości i akty nadziei. Bo gdy spojrzymy na to jeszcze troszkę z innej perspektywy, to możemy powiedzieć, że żadna myśl nie jednoczy nas z Bogiem. Istnieje bardzo wiele osób, nawet ateistów, którzy wiele o Bogu myślą, wiele o Nim czytają, ale po to, aby zwalczać chrześcijaństwo. Nie są zjednoczeni z Bogiem właśnie dlatego, że w Niego nie wierzą, nie kochają Go i nie składają w Nim nadziei. Nawet na podstawie tego przykładu można zobaczyć, że to nie myśl nas zjednoczy z Bogiem, ale właśnie wiara, miłość i nadzieja. Może też przekładając na troszkę inny przykład, że też moje życie duchowe nie polega na tym, że wytworzę sobie jakąś doskonałą ideę Boga, że moja modlitwa zmierza do tego, żeby taką doskonałą ideę, doskonale adekwatną w głowie wytworzyć i już zrozumieć, jak działa Bóg, czy o co chodzi w Bogu. Tak, i na pewno ta idea nie jest Bogiem. On, wiemy, że przekracza całkowicie w sposób nieporównywalnie większy to, co jestem w stanie o Nim pomyśleć. Więc nie powinniśmy zbyt dużej uwagi przykuwać do myśli. Zwraca też na to uwagę święta Teresa od Jezusa, mówiąc, że trzeba nieraz pozwolić wyobraźni, rozumowi błąkać się. Nie tyle walczyć nawet. Co jesteśmy w stanie uczynić, to trzeba. Jeśli jestem w stanie uspokoić mój umysł, trzeba mi to czynić, ale jeśli mimo podjętych prób te myśli dalej są rozbiegane, nie powinienem się tym martwić, tylko zwrócić uwagę, czy jest we mnie akt wiary, który mogę wzbudzić nawet teraz, gdy rozmawiamy, wypowiadamy pewne słowa, więc widzimy, że słowo, myśl nie przeszkadza wcale temu, by mieć w sobie świadomość obecności Boga, żeby podtrzymywać w sobie akt wiary, bo wierzę teraz, że On jest z nami obecny, chociaż w moim umyśle jest tak wiele myśli, które wcale nie muszą przeszkadzać temu wewnętrznemu usposobieniu. I na to warto na pewno zwrócić uwagę. Natomiast nie przejmować się nazbyt rozproszeniami na modlitwie, jakoby doskonała modlitwa miała polegać na braku rozproszeń. To jest całkowita iluzja. Dopóki żyjemy w tym ciele, a taki jest nasz los, nasza modlitwa będzie obarczona tym zmaganiem, że myśli będą krążyć. Myślę, że to też jest bardzo ważna uwaga i dopowiedzenie, bo często może krążyć taka fałszywa koncepcja kontemplacji, że kontemplacja jest osiągnięcie właśnie jakiegoś stanu czystego umysłu, gdzie nic już nie zakłóca tego prostego świata kontemplacji, które się w nie wlewa. Właśnie pomylenie kontemplacji z jakąś intelektualną pustką, czy takim zupełnym, całkowitym uciszeniem rozproszeń. To znaczy, to się może zdarzyć, ale
nie jest jakoś istotą kontemplacji, czy nie jest dla kontemplacji konieczne, tak jak to rozumiem. Tak, i nie jest to żaden nasz cel w naszym życiu chrześcijańskim. Teresa także, gdy opisuje chociażby modlitwę odpocznienia, a jest to przecież modlitwa kontemplacyjna, mówi, że także również takiej modlitwie może towarzyszyć bardzo wielkie zamieszanie w umyśle. I daje wskazówki właśnie, by się tym nie martwić, nie zwracać na to większej uwagi, a zwrócić uwagę na to, czy jest we mnie akt wiary, czy jest ta postawa świadomości obecnego Boga. To jest jakby ta jedna przestrzeń do zagospodarowania. Druga z kolei to miłość. Moim celem jest to, aby kochać Boga i aby czas modlitwy był czasem, w którym ja chcę być dla Niego. Uwalniać się od wielorakich dążeń do uzyskania czegoś, do, można powiedzieć, potraktowania Boga, tak jak mówi to o tym mistrz Eckhart w dosadnych słowach, potraktowania Boga jak dojnej krowy, uwolnienia się od tego, a przyjścia do Boga w sposób jak najbardziej bezinteresowny, gdzie chcę być darem dla Niego, wiedząc, że On zawsze jest darem dla mnie, że On mnie kocha. Więc mogę zadbać o to, aby wzbudzać akty miłości, bo można powiedzieć również jeszcze od innej strony, mogę odmówić nawet trzy części różańca i litanie, ale jeśli nie towarzyszy temu miłość, to nic nie znaczy, wiemy o tym. Tą prawdziwą energią, która się wytwarza i która jednoczy nas z Bogiem, jest właśnie energia tych wewnętrznych postaw, jeśli można posłużyć się także tym terminem energii. Właśnie energia wiary, miłości i nadziei, zaufania. To jest to, co jednoczy nas z Bogiem i na co Bóg patrzy. Dlatego mogę zadbać o miłość i mogę w końcu zadbać także o nadzieję, a więc złożenie swojej nadziei w Bogu. Nie poleganie na tym, co jestem w stanie zrozumieć, na swoich siłach, na postanowieniach, jakie mogę podjąć. Nie poleganie na swoich uczuciach, które tak bardzo są zmienne i przywiązywanie do tych uczuć jakiegoś wielkiego znaczenia na modlitwie, jakoby pociecha i radość miały być znakiem dobrej modlitwy, a oschłość znakiem złej, bo to zupełnie błędne. Ale złożenie nadziei w Bogu, wiedząc, że jestem w Jego rękach i cokolwiek mnie spotka, nie wzbraniam się przed tym. Jest to dla Niego. No, to też bardzo mocno koresponduje z tą ciemnością kontemplacji, o której już wspominaliśmy. To znaczy, że osoba, która jakoś doświadcza tego przejścia, nie bardzo wie, co się z nią dzieje i dlaczego to, co wcześniej działało, już nie działa. I też ogromnej właśnie wiary i nadziei wymaga wytrwanie w tym i utrzymanie kierunku, chociaż widzę, że tak zewnętrznie, czy może właśnie wewnętrznie, wszystko to, co jest znane i oswojone, jakoś się rozsypuje. Wydaje mi się, że to też jest taka szczególnie kontemplacyjna przestrzeń nadziei. Tak, no dlatego też w ogóle kontemplacja, sama ta pedagogia Boga, że wprowadza nas w taki nowy stan, jest wyrazem wielkiej Jego miłości do nas i miłosierdzia, bo wie, że nie nauczymy się pokładać w Nim nadziei wtedy, gdy wszystko mamy pod kontrolą, ani nie nauczymy się Go kochać wtedy, gdy wszystko płynie łatwo. Właśnie w trudach uczymy się Go kochać w sposób bezinteresowny. Kiedy przychodzę na modlitwę i kończę ją, widząc, że nic z tej modlitwy nie wynoszę, więc oczyszcza się moja motywacja, uczę się kochać, uczę się wierzyć właśnie dlatego, że Go nie widzę, nie odczuwam, nie rozumiem. Gdyby Bóg nas nie wprowadził w taki stan, wierzę, byśmy się tego nie nauczyli, więc to jest ogromny przejaw Jego dobroci i dlatego wcześniej poruszaliśmy ten temat, czy Bóg chce niektórych, czy wszystkich. Oczywiście, że wszystkich, bo chce wszystkich nas doprowadzić do pełni, do dojrzałej miłości, do tego, byśmy się stali ludźmi wiary, ludźmi, którzy polegają na Nim, a nie na sobie. I to jest stricte kontemplacyjne. Teresa powie, to jest kontemplacja doskonała. Żadna nadzwyczajność, tajemniczy sposób poznawania, to się może zdarzyć, ale nie o to nam zupełnie chodzi. Chodzi nam o osobę Boga, o to, żeby Go kochać, w Niego wierzyć i w Nim pokładać nadzieję. Te trzy postawy, o których mówisz, wiara, nadzieja i miłość,
no znowu nie wydają się czymś, co jest charakterystyczne tylko dla tego czasu, który poświęcamy stricte na modlitwę, który spędzamy w kaplicy w jakimś czasie czy w jakiejś przestrzeni do tego wydzielonej, ale czymś, co również dotyczy całego naszego życia. I tu znowu wraca nam wątek z naszej ostatniej rozmowy, mianowicie tego kontemplacyjnego sposobu bycia, który rozlewa się niejako na całą naszą codzienność. Tak, może można by powiedzieć, że czas modlitwy jest zaczynem, ale ten zaczyn rzeczywiście obejmuje coraz więcej przestrzeni w życiu, gdzie coraz mniej opieramy się na tym, co sami rozumiemy i na naszych osądach, które na ogół są chybione, a zaczynamy wchodzić w przestrzeń wiary, także wobec drugiego człowieka, przyjmując go jako tajemnicę, a nie jako pewną oczywistość, którą już potrafię ująć w jakichś myślach, gdzie zaczynam coraz bardziej żyć dla drugich, a nie dla siebie. Nie szukam zysków, uwalniam się od tego, a działam w sposób coraz bardziej bezinteresowny. I w wielorakich trudnościach, gdzie coraz bardziej składam nadzieję właśnie w Bogu, wiedząc, że nie mogę polegać na sobie i swoich przewidywaniach, bo mój wzrok nie sięga daleko. Jesteśmy ostatecznie jak niczym mały robaczek, który drepcze przez życie i widzi tyle, co jest w stanie objąć swoim małym wzrokiem. Bóg natomiast widzi całą tę ścieżkę, więc człowiek, który zaczyna też żyć w taki sposób w świecie, w sposób kontemplacyjny, postrzega coraz bardziej ten świat pokornie, wiedząc, że nie może składać nadziei w tym, co sam rozumie, ale składa tę nadzieję w Bogu i Jego miłosierdziu. Czy to też nie jest jakoś charakterystyczne dla kontemplacji czy kontemplacyjnego sposobu bycia, że nas to scala? To znaczy, że ten czas, który przeznaczamy na modlitwę i czas, który przeznaczamy na obowiązki, już nie są tak ściśle od siebie oddzielone, że ta strefa sakrum i strefa naszego życia codziennego zbliżają się do siebie i coraz bardziej przenikają? Tak, można powiedzieć, że na początku życia duchowego to rozgraniczenie jest zazwyczaj bardzo ostre. Człowiek szczególnie broni tego, co sakrum, a w tym, co jest profanum, jak to nazywa, nie widzi w ogóle Boga. Natomiast im bardziej doświadcza Boga, im bardziej Bóg wprowadza go w doświadczenie głębsze, tym bardziej odkrywa Boga obecnego wszędzie. Boga, w którym poruszamy się i jesteśmy, Boga, który żyje w nas. I właśnie to odkrywanie też Boga w sobie jest szczególnym jakimś elementem kluczowym, znaczącym w tym doświadczeniu kontemplacyjnym, o którym przecież tak szeroko pisze Teresa od Jezusa w Twierdzy Wewnętrznej, bo odkrycie Boga obecnego w sobie, w człowieku, sprawia, że zupełnie inaczej zaczynamy patrzeć na drugiego człowieka, a także na ten świat, w którym ten Bóg zamieszkał. Niejako wszystko staje się wokół nas przestrzenią sakrum. Mimo, że ta przestrzeń jest skażona ludzkim grzechem i słabością, to jednak nie zmienia to faktu, że ten kryształowy pałac jest kryształowy, jest święty, chociaż umazany ludzką słabością. Myślę, że jest to całkiem dobra puenta dla naszych rozważań o kontemplacji, a przynajmniej obecnego ich etapu. Zobaczymy, czy będzie jeszcze okazja, żeby jakieś kolejne wątki tutaj rozwinąć. A za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję ojcu Jakubowi, który przez te ciemne i trudne, choć przecież tak proste ścieżki kontemplacji nas prowadził. Cieszę się, że mieliśmy okazję ten temat poruszyć, temat jakże bliski karmelitańskiej duchowości. Więc dziękuję bardzo. Dziękuję również. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Smak Karmelu. Podcast karmelitański.